Dwójka poetów, kobieta i mężczyzna pochodzenia żydowskiego w pełni oddana sztuce poetyckiej, czyli Rachela Korn i Bolesław Leśmian będą bohaterami naszej rozmowy, a o twórczości poety i poetki opowiedzą pani Karolina Szymaniak, witam Dzień dobry. i pan Piotr Łopuszański witam serdecznie. Zacznijmy od debiutu poetyckiego, bo to myślę w biografii każdego twórcy jest ważny moment ponieważ Leśmian był pierwszym, który uruchomił swoje poetyckie pióro. Jego debiut przypada na jeśli chodzi o prasę na 1895 rok, który z wierszy pojawił się w prasie jako pierwszy panie Piotrze. Debiutem takim oficjalnym był właśnie wiersz Sekstyny w Tygodniku Wędrowiec. To był rok Grudzień dokładnie 1895 roku. Natomiast w jednym z wywiadów Leśmian powiedział, że jeszcze za młodu pisał wiersze w takim zeszyciku, i do tej pory, czyli do tam lat 30., przechowuje ten zeszyt. Więc to byłoby piękne, gdybyśmy kiedyś odnaleźli ten zeszyt z, wier z młodzieńczymi wierszami Leśmiana. W 1912 roku ukazuje się pierwszy tom poetycki. Leśmian wtedy ma 35 lat, to jest jego. Duży debiut, Sad rozstajny. Jak doszło do powstania tego tomu i kto wpłynął na tytuł? Leśmian wcześniej wiersze z Sadu rozstajnego publikował w czasopismach, między innymi w Chimerze z Zenona Przesmyckiego i właśnie Miriam, Zenon Przesmycki najbardziej oddziałał i wywarł swoje piętno na tym i zarówno na treści jak i na w ogóle Układzie tego tomu, jak i na tytule nawet. Bo z wielu propozycji Leśmiana wybrał właśnie Satrostajny, więc to nie był tylko i wyłącznie pomysł Leśmiana, i dobrał cykl wierszy. Niektóre skreślił, uznając, że nie są dobre, czy nie pasują do jego koncepcji poezji. I Leśmian, już 35-latek, posłuchał się jak uczeń wobec nauczyciela i po prostu zastosował się do rady mistrza, swojego mistrza, czyli Przesmyckiego. I później, chyba już tego błędu nie popełniał, i łąkę, i napój cienisty, już sam układał, sam tytułował, jedynie dedykował łąkę Miriamowi Przesłowskiemu. A czy w rodzinie Leśmiana były tradycje literackie? Czy był ktoś, kto bezpośrednio wpłynął na jego w ogóle postrzeganie świata, w tym świata literackiego? Kuzyn Leśmiana, Antoni Lange. Też był poetą, trochę dzisiaj zapomnianym, ale bardzo interesującym i to on wprowadził Leśmiana, właściwie Bolesława Lesmana do świat literatury i do środowiska literackiego. Między innymi on właśnie zapoznał go z Miriamem Przesmyckim czy z Franciszkiem Fischerem, słynnym człowiekiem, kopalnią anegdot i człowiekiem, że tak powiem omnibusem, a jednocześnie autorem, nie będącym autorem żadnego tekstu. Drukowanego. I to Antoni Lange Lesmana uczynił Leśmianem. Zaproponował spolszczenie nazwiska i chyba to dobry pomysł. Tak jak potem po latach Leśmian był autorem pseudonimu Jana Brzechwy, bo Jan Brzechwa to też Jan Lesman tak naprawdę. Mhm. Jak było w przypadku Racheli Korn, bo to jeszcze wrócimy do Leśmiana za chwilę, ale... Wydaje się, że tradycje literackie, czy też w ogóle taka inspiracja w przypadku Racheli przyszła tak wprost od ojca, chyba, który też pisał poezję. Tak, chociaż ona początkowo jako dziewczynka tego nie wiedziała, dowiedziała się też później, że jej ojciec pisał poezję po hebrajsku. I rzeczywiście ona też była bardzo mocno związana z ojcem, który zmarł wcześniej na suchoty, na tuberkulozę. Kiedy miała 10 e, lat? Tak, była jeszcze i zresztą pierwszy. Tomik debiutancki, który ukazał się w 1928 roku, zatytułowany Dorf Wieś, otwiera właśnie ten wiersz poświęcony takiemu dramatycznemu końcu, końcowi e, e, sielskiego dzieciństwa i śmierci, a, albo takiemu mądu tuż przed śmiercią a, ojca i tej takiej podwójnej świadomości, nieświadomości, że on właśnie e, umiera i szykuje się e, przy, do śmierci. Natomiast dom Racheli to nie był jakiś taki dom bardzo literacki. Ojciec rzeczywiście był uczonym, też studiował żydowskie księgi religijne, opowiadał też córce o tym. Mama również czytała, czytała po niemiecku i po polsku, także takie książki znajdowały się w domu. Ona się wychowała na folwarku, w związku z tym nie było tam żadnej biblioteki. Początkowo też była uczona. Prywatnie, dopiero później poszła do polskiej szkoły w Mościskach. I to właśnie w szkole zaczęła pisać. I pierwsze te impulsy poetyckie płynęły właśnie z lektur szkolnych, jak opowiada, i z podręczników, które, które czytała. Pierwszym poetą, którego poznała, była Adam Mickiewicz. I pierwszym wierszem, który napisała nieopublikowanym w języku polskim, to był wiersz napisany na przerwie między zajęciami i był to wiersz, który się zaczynał od słów a bór żałośnie zaszumiał. Natomiast pierwsza rzecz, która ukazała się w języku polskim nie była tekstem poetyckim, tylko tekstem prozatorskim. Było to krótkie opowiadanie, które ukazało się w dzienniku, w żydowskim w dzienniku krakowskim nowy dziennik, zatytułowane Za co? I to opowiadanie jest reakcją na pogromy, które um, przetaczają się przez Polskę w tej, w, na początku u niepodległości. E, Polski to rzeczywiście jest taki tekst um, pogromowy. Zresztą niedawno wznowiony, także jest też dostępny współczesnym czytelnikom, nie trzeba grzebać w dawnych gazetach. Drugi tekst ukazuje się w nowym głosie przemyskim pod tytułem Skrzypek. I to już nie jest tekst związany z tematyką właśnie pogromową czy żydowską Strict, sensu stricte. A gdybyśmy mieli nakreślić, jaka tematyka pojawiała się w tych pierwszych wierszach i w pierwszym tomie. To widać wyraźnie, że jest to coś, co wyróżnia ją na tle innych poetek tego czasu, bo jest to tematyka z jednej strony podejmująca sprawy związane ze wsią, z naturą, ale też tematyka feministyczna. Tak, rzeczywiście uznaje się Rachelę Korn za taką pierwszą poetkę żydowską wsi. Chociaż oczywiście byli inni pisarze, którzy też żydowscy wsią się interesowali, ona rzeczywiście wprowadza bardzo nowy głos, silnie. Metaforyzując język opisu przyrody z jednej strony, z drugiej strony, balansując gdzieś między właśnie taką silną metaforyzacją a naturalizmem, są to wiersze bardzo epickie. Te pierwsze wiersze mają taki oddech epicki i z jednej strony opisują w sensie wieś jako, jako środowisko, ale też postacie, które ją otaczają Żydów i nieżydów. I to też jest interesujące, jeżeli chodzi o ten pierwszy tom, że rzeczywiście pojawiają się tam z równą czułością czy uważnością opisywane postaci chłopów, których, których obserwuje młoda, już wtedy nie tak młoda poetka, ale te wiersze powstają, zanim debiut w sensie jako książka wychodzi, to te wiersze powstają przez pewien czas. Natomiast to co, ją, to, co jest jeszcze ważne w tym tomie, to jest właśnie jakieś takie splecenie się przyrody i erotyzmu, sensualności, to jest jej znak firmowy przez bardzo długi czas, aż do e, zagłady, gdzie następuje jakieś takie rozdzielenie być może tych e, wątków. E, I dla Helikorna bardzo ważna jest taka, że tak powiem, mitologia słowa poetyckiego, która u niej wyrasta właśnie z przyrody. Ona opowiadając o sobie jako e, podmiotce czytającej mówi, że pierwsze rzeczy, Słowa, które czytała, to były ślady dzikich zwierząt na śniegu, obserwowane z okna własnego domu dzieciństwa. I to był ten, ten pierwszy język, który ona próbowała odczytać, potem go przełożyć właśnie. Na poezję. Można powiedzieć, że to też było bardzo leśmianowskie, bo też faktem jest, że czyta, czytała Leśmiana. Tak, rzeczywiście, wśród poetów, których ona, oprócz tego pierwszego Mickiewicza, którego wymienia, których pytana o te inspiracje poetyckie, wymienia, to jest, znajduje się Leśmian, pojawia się też Tuwim i z takich poetów też epoki, których wszyscy czytali, Rilke. To są, to są ważne dla niej e, inspiracje i rzeczywiście można by też szukać różnych takich paraleli, bo ona pytana o to, im, jak się rodzi wiersz, u niej wiersz rodzi się z rytmu. Podobnie jak, znaczy nie podobnie, tak samo jak u Leśmiana najpierw jest rytm. Panie Piotrze, jak to było u Leśmiana? Znaczy, jak słuchałem wypowiedzi o... Racheli Korn to dokładnie e, bardzo wiele elementów, To są, były uleśmiane, bo tak. Jego matka też umarła, jak miał 10 lat. E, zainteresowany właśnie przyrodą i sensualnością. E, zainteresowany oczywiście słowem jako taką metaforą e, w ogóle filozofii i, i istnienia, czyli tak jakby on odkrywał w rytmie prozy przy poezji, odkrywał jakby ład kosmiczny, więc to, takie, to tak trochę z Bergsona wzięte. Z kolei też właśnie opisywał przecież wieś jako miejsce akcji i te jego wiersze, zwłaszcza ballady są bardzo epickie, więc dokładnie to samo, tylko że oczywiście w języku polskim. Więc tutaj on z polszczyzny dokonał właściwie cudu, ponieważ słowa już dawno zaginione, zapomniane albo zmienione, które miały już zmienione znaczenie, on przywrócił do dawnej formy do dawnego znaczenia, albo właśnie posłużył się nimi jako nazwę czegoś zupełnie nowego i wertował przecież słowniki od Lindego przez tam słowniki Karłowicza i inne. I po prostu stwierdził, oto to słowo będzie pasowało do jakiegoś wiersza i, i stosował tak zwane neologizmy. To nie są neologizmy, tylko właśnie raczej archaizmy, ale też wymyślał oczywiście słowa, leśmianizmy tak zwane, które są oddają znikliwość świata, taką nie, nie, nieoczywistość, prawda? tutaj coś jest i jednocześnie nie jest, albo się dopiero staje, albo się staje, a już, a już tego nie ma. No więc właśnie musiał to tak sformułować w konkretne słowa, za nie istnieć na przykład, prawda? co to znaczy. No więc on właśnie wymyślał tego typu takie zbitki, żeby, żeby oddać to, co chciał powiedzieć. no i właśnie gdy on pisał wiersz, to najpierw nucił sobie melodię w, w głowie i do, tej, do rytmu tej melodii pisał słowa. To też często jak czytamy wiersz zaczyna się zupełnie na inny temat, a kończy się zupełnie na inny, ponieważ tak go poprowadziła ta melodia. Więc nie zawsze sens słowa, zdania jest tym samym, co, co chciał powiedzieć. Bo na przykład jest taki wiersz poeta który opisuje sytuację rodzinną po katastrofie, bo to defraudacji. sytuacja rodzinny, kiedy nie ma pieniędzy i rodzina jest. Ale tak śmian nie ma pieniędzy. Leśmian nie ma pieniędzy, rodzina nie ma pieniędzy, głodują wszyscy i tak dalej. No i żona oczywiście martwi się, że on w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. Więc wydawałoby się, że wiersz będzie tylko na ten temat. A on nagle przechodzi do teorii poezji, czym w ogóle poezja jest. A więc to jest zupełnie jakby inny temat. Więc on połączył te dwie sprawy w jednym wierszu, znakomitym też. A wracając, jeśli chodzi o sam tom poetycki, Seatro Stajny, czyli debiut, Leśmian wtedy ma 35 lat, czyli jest dojrzałym mężczyzną. Mówi się o tym, że to jest późny debiut. Jakie wiersze tam dostajemy i czy dostajemy już takiego Leśmiana, z jakim jesteśmy przyzwyczajeni, czy też z jakim jesteśmy osłuchani? To znaczy zależy z czym jesteśmy osłuchani, bo jeżeli ktoś czyta wszystkie tomy wierszy, no to oczywiście zna je. Natomiast to są bardziej młodo polskie wiersze, właśnie bardziej w guście Miriama Przesmyckiego niż te, te autentyczne. Z tych prawdziwych taki, takich Leśmianowskich wierszy to są te, które rozpoczynają e, cały tom. Ale są też sprzed 10, wcześniej wtedy 10, 11 lat, więc z czasów, kiedy on był 20 prawda? Więc po prostu to jest długi, długi okres rodzenia się tego tomu. On bardzo robił duże tomy, obszerne, więc dlatego wpakował tam wiersze z, z kilku ładnych lat. Niestety pominął niektóre, które znamy z tylko czasopism. Szkoda. W ogóle publikował obficie. Publikował w czasopismach, natomiast potem był bardzo krytyczny wobec swojej twórczości i odrzucał, więc wielu wierszy nie zaakceptował, chociaż na przykład spowiedź, genialny wiersz przydałby się w jakimś tomie poetyckim, niestety nie znalazł się. dopiero, dopiero łąka. Rok 20, a wiersze jeszcze z czasów przed pierwszym. Czyli drugi tom? Drugi tom. To jest właśnie to, ta rewelacja, to, to jest właśnie ten leśmian e, związany z przyrodą, to jest ten le, leśmian breksonista, że tak powiem. To jest też leśmian erotyczny, to, to już jest, jest po zakochaniu. E, autorem cyklu w Malinowym Chruśniaku, bo to jest oczywiście chwilę po poznaniu Teodory Lebental. I e, co ciekawe, Julian Przyboś po latach wspominał, że on właśnie poznał, jako dwudziestolatek, Wiersze Leśmiana właśnie z Łąki. I zachwycił się, w ogóle chciał napisać artykuł o Leśmianie i e, poznać, właśnie przez napisanie artykułu, dostać jego zdjęcie. Więc to, to też taka trochę karkołomna sprawa. I to ciekawa sprawa, bo mm, przebość awangardzista, prawda? czyli jakby zupełnie e, światy przeciwległe od leśmiana, e, zafascynował się tym, tym językiem, tym słowem, którym jak on mówi, przylega do rzeczy, i właśnie jest takie wonne, takie mhm. konkretne i takie masywne. To to takie określenia przebosia na poezję leśmiana. Za życie leśmiana ukazują się trzy tomy. Czwarty po śmierci, Dziejba Leśna. Ostatni tom po właśnie wspomnianej łące w 20-36 roku, Napójcienisty. To już zupełnie inny leśmian. To już jest leśmian po przejściach życiowych, po zawałach, po defraudacji, gdzie został właściwie pozbawiony środków do życia i musiał cały, do końca życia spłacać długi. Leśmian pisze już tak jakby w przeczuciu śmierci, a, a być może tak szerzej patrząc w przeczuciu w ogóle końca tego świata, który znał. Bo to już przecież po 1933 roku w Niemczech tam nastąpiło przejęcie władzy przez hitlerowców i Leśmian sobie mógł zdawać sprawę co będzie dalej. Więc 1936 rok to już no takie zagrożenie całej egzystencji w ogóle całego świata w Polsce. A umiera w 1937. Umiera rok później, więc on zdobywa wtedy wielką sławę u najmłodszego pokolenia poetów, u Jastruna, u Romana Kołanieckiego, u nawet Bronisław Przyłuski, mniej znany poeta związany z Poznaniem, kiedy przyjechał kiedyś do Zamościa, żeby załatwiać sprawę notarialną jakąś, właśnie do notariusza Lesmana przyjechał i załatwiał sprawę spadkową. I potem panowie przeszli na poezję, bo okazało się, że obaj piszą. No i do rana przegadali całą, całą noc. Biedna żona, myślę, która musiała słuchać ich dyskusji. W każdym razie Leśman żył poezją, i tylko to go najbardziej interesowało. Ale też bardzo był świadomy sytuacji politycznej, bo w czasie I wojny światowej, na przykład, on zdecydował, że nie powinien popierać ani opcji endeckiej, czyli prorosyjskiej, ani piłsudczykowskiej, proniemieckiej, czyli proraustriackiej. On powiedział, że trzeba się opowiadać za Polską po prostu. Jak to rozumiał, nie wiemy, ale chodziło mu o opcję propolską. To, to zupełnie inaczej niż Rachela Korn, bo jeśli chodzi o kwestie tożsamościowe, Rachela bardzo świadomie podjęła decyzję o tworzeniu poezji w języku idir za sprawą też w dużym stopniu inspiracji swojego męża. Tak, to znaczy z jednej strony to rzeczywiście jest mąż, który jest też lewicowym działaczem, syjonistą, Mieszka w Przemyślu, ona się przeprowadza do Przemyśla, chociaż w czasie I wojny światowej jak wielu mieszkańców Galicji rodzina wyjeżdża do Wiednia i ci uchodźcy, prawda, galicyjscy w Wiedniu czy w innych częściach też cesarstwa. To jest, to jest osobny zupełnie temat. To doświadczenie jest całe, całego pokolenia pisarzy rzeczywiście galicyjskich. Natomiast ta decyzja nie jest taka neutralna. To znaczy, ona ją podejmuje i opowie, opowiada o tej decyzji zmiany języka, to mówi, że zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie pisać w tym języku, w którego mówcy dokonują aktów przemocy antyżydowskiej. I to był też. Dla wielu pisarzy żydowskich piszących po polsku, taki moment decyzji o zmianie języka. Pisarze żydowscy często byli wielojęzyczni, zresztą Galicja to jest tygiel kultur, gdzie kultura żydowska, polska i niemiecka się ze sobą mieszały. Kultura polska to jest kultura jej domu, chociaż jak mówiłam, ojciec też pisał po hebrajsku, czytał po hebrajsku, hebrajskie książki znajdowały się też na półkach domowych. Polski to też jest język jej edukacji. A idysz, y, tak właśnie? Y, i, a idysz przychodzi później i ona różne rzeczy opowiada o tym idysz. Czasem zapytana mówi, że w ogóle nie znała idysz. Y, w innym momencie mówi, że znała, ale nie pisała i nie czytała. Natomiast rzeczywiście 18-19 rok, czyli ten moment rzeczywiście odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też tego szoku, który, który, wywołują pogromy, to jest moment decyzji Racheli Korn, żeby zmienić język. I ona zaczyna szukać też kontaktu ze środowiskami literackimi. Zaczyna na przykład abonować takie pismo Modernistyczne krytyk, które wychodzi w Wiedniu. Jest pierwszą abonentką tego pisma. Została zapamiętana przez redaktorów późniejszych awangardzistów warszawskich, między innymi jako właśnie jaka młoda dziewczyna tutaj nieznana im prawda zaczęła abonować pismo uczy się jidysz uczy się pisać początkowo pisze alfabetem łacińskim jidysz zapisujemy znakami alfabetu hebrajskiego natomiast ona ewidentnie mimo że ojciec świetnie je znał no nie nauczył córki w związku z tym e, do e, e, tak i e, Początkowo podobno są to też pisze do redakcji, na przykład tam z tego Wiednia, kartki, dosyć nieporadnym językiem, jakimiś błędami. Tak opowiada o, o, o tym redaktor, ale to znów to jest relacja jednej osoby. I mąż, oczywiście płynnie mówiący w jidysz, uczy ją jidysz, razem czytają literaturę. Pierwsze teksty, które poznaje, to jest dramat Dawida Pińskiego. Sama nie pamięta, który dramat, ale pamięta, że to była dosyć prosty, prosty tekst i dobrze jej szło. Ale także pisarze, pi poeci żydowscy, tacy jak Hej Lejwik czy Mani Lejp. Także to są jej pierwsze lektury, jeszcze nie zaczyna od klasyków. Wszyscy się pytali, zwykle poetki już w późniejszych latach, kiedy zaczęła czytać klasyków? Ona nie zaczyna czytać klasyków, ona zaczyna czytać modernistów, chociaż jej bliżej niż do eksperymentu takiego modernistycznego, awangardowego, jest rzeczywiście raczej do takiej bardziej poezji przełomu wieków. Czyta też chętnie romantyków, zarówno polskich, jak i niemieckich, i szuka swojej drogi. I rzeczywiście te, te wiersze są bardzo. To jest osobny głos w poezji, gdyż też. W toku takiej debaty toczącej się o, wówczas w latach dwudziestych o miejscu kobiet pisarek w literaturze idysz, to zresztą mniej więcej równolegle toczy się taka debata w literaturze polskiej, Rachela Korn dosyć szybko zyskuje sobie dobre miejsce. Wiele kobiet jest marginalizowanych, a ona, jako też poetka zaangażowana społecznie, z wrażliwością taką społeczną, ale też właśnie z taką ciekawym pomysłem na to, jak opisać przyrodę i wieś jest dosyć szybko zaakceptowana przez krytykę. I wspólnie tworzy czasopismo kobiece, poetyckie, Chusztajer. Tak, To pismo, ona, ona jest publikowana w tym piśmie. Tworzą je rzeczywiście kobiety, chociaż nie widać tego w stowce redakcyjnej, gdyby ktoś do niego zajrzał. To jest pismo, które ukazuje się w Lwowie w latach 29-31, chociaż ta grupa działa troszeczkę dłużej i też nie tylko... W Pisze w, na łamach tego, tego czasopisma, pisze też na łamach y, gazet codziennych w Lwowie, także trzeba szerzej traktować to zjawisko. E, redaguje je Rachela Auerbach y, wspólnie ze swoją przyjaciółką, filozofką, krytyczką sztuki, poetką. On, radykalnie awangardową Deborą Fogel. Wszystkie trzy panie się przyjaźnią. Tak, wszystkie trzy się przyjaźnią, i wszystkie trzy też znają Bruno Szulce. I z tych listów, które pozostały z tych księgi listów wydawanej, wznawianej, teraz powiększającej się, można te przyjaźnie i znajomości wyczytać. I rzeczywiście um, um, też szulc odwiedza Korn w przemyślu, także, także to jest taki trójkąt kobiecy wokół szulca pisarek idyszowych. Szulc nie pisał w idyż. Rachela Auerbach, redaktorka Cusztajera, miała nadzieję, że Szulc być może przejdzie na Idysz To się nie udało. Sama Fogel również zmieniła język. Pisała po niemiecku i po polsku, a ostatecznie najwięks, jej spuścizna literacka w znacznej mierze to jest spuścizna jidyszowa. Natomiast to, co odróżnia Korn, która rzeczywiście te parantele poetyckie, to znaczy ona jak opowiada o tym, jak pisze, ona chodzi z rytmem i szuka rzeczywiście słowa, same szukają tego, tego, dopasowują się do rytmu i to trwa jakiś proces, to może być kilkudniowy proces, to jest mm. najpierw rzeczywiście jest rytmy wiersza. Natomiast nie zobaczymy tego w zasadzie w tym pierwszym tomie. To jest tam bardzo narracyjny, ale rzeczywiście bardzo odważny. Ona podejmuje na przykład takie tematy jak... Czyli mówimy o Tomie Wieś. Tak, o Tomie Wieś. Podejmuje takie tematy jak na przykład um, doświadczenie młodych matek i ich doświadczenie też takiego um, ciała poporodowego, ciała też odrzuconego, ciała umęczonego karmieniem. To są bardzo rewolucyjne tematy. Bo wcześniej nie było nawet, tych tematów w poezji. Yy, w to, w, w kobiet, w sensie, no, to są tematy, które wchodzą dopiero do sfery publicznej. Nie dyskutuje się ich wcześniej i wydaje się nawet, że poezja jidyszowa w tym czasie jest odważniejsza. Jeżeli chodzi o poezję, o prozę troszeczkę myślę, że jest inaczej. Jest odważniejsza niż poezja polska. I rzeczywiście ten temat macierzyństwa, ciąży, ciąży chcianej i niechcianej. E, aborcji. Tam w jednym z wierszy z tomu Wieś pojawia się też postać prostytutki. Wiersz zatytułowany jest Siostra. Także jest taki jakiś motyw siostrzeństwa, który Korn wprowadza też w swojej krytyce literackiej do obiegu publicznego, bo pisząc właśnie o, o odnosząc się do rewolucji, jaka dokonuje się w poezji po I wojnie światowej, pokazuje, że mężczyźni, to są oczywiście, ona operuje też z dużymi stereotypami, ale że mężczyźni nie są w stanie zejść z tych wyżyn abstraktów, na których bytowali w swojej poezji, natomiast kobiety, które wykonywały czarną robotę życia i były bliżej codzienności, łatwiej jest im zejść te nowe idiomy, które proponuje po wojnie. I właśnie opowiada o tym, że kobiety, i używa tutaj takiego neologizmu, siostrzyły się z życiem, z tymi małymi zdarzeniami życia, jak opowiada. I ten motyw siostrzeństwa u niej jest rzeczywiście bardzo wyraźny. Więc w tym wierszu siostra opowiada o dziewczynie, która, która jest pracownicą seksualną i która szyguje się do kolejnego wieczoru, jednocześnie przeżywając różne traumy, między innymi traumy. Yy, yy, aborcji czy utraty yy, utraty dziecka, i też szykując się do jakiegoś, właśnie n, no, dla niej ewidentnie z tego wiersza wynika traumatycznego doświadczenia, jakim jest rzeczywiście praca seksualna. Prawdopodobnie nie ma wyjścia. Ten wiersz raczej yy, koncentruje się na tej relacji między podmiotką mówiącą a tą dziewczyną i takiej bliskiej relacji której poetka stara się gdzieś też w dotyku ukoić to zmęczone kobiece ciało. U Leśmiana jest zupełnie inaczej. Leśmian, jeśli spojrzymy na wszystkie tomy, również ten pośmiertny, to podejmuje tematy uniwersalne. To jest dialog z Bogiem, to jest pytanie o sens życia, to jest miłość, czyli trzy takie duże tematy. I jeśli chodzi o... Rozwój kariery. Czy można powiedzieć, że rok 1933, kiedy Leśmian dostąpił ze szczytu wejścia w szeregi Polskiej Akademii Literatów, czy to jest ten moment, kiedy on czuje się na szczycie sławy, tak maksymalnie spełniony jako twórca? Tak mogłoby się wydawać, że wtedy osiągnął najwięcej. Natomiast chyba najbardziej znanym był. Wtedy, kiedy zaczął pisać jako recenzent, a potem publicysta, w 1990 roku, na łamach prasy warszawskiej, kiedy ukazały się jego kilka książek prawie że w bardzo krótkim czasie, czyli właśnie Satrostajny dla dzieci Klegdy sezamowej, przygody Singbada żeglarza, przecież to jest tak. on, właśnie, już przed I wojną światową, i jeszcze tłumaczenie Edgar'a Poe na opowieści nadzwyczajnych. Więc mamy kilka książek, które rozsławiają nazwisko Leśmiana, a jednocześnie on jako recenzent, Miażdży, różnych grafomanów, albo na przykład ocenia tak już rzetelnie kolegów po piórze, typu Stawczy czy Bronisława Ostrowska. Natomiast po największym, jego moim zdaniem najlepszym utworze, czyli Łące, następuje taka konsternacja. Właśnie tylko Iżykowski docenił i paru innych pisarzy czy poetów, właśnie jak Przyboś. Natomiast potem tak w, w prasie zapadła cisza krępująca. Tak, wszyscy mówili w Warszawie o skamandrytach. Wszyscy mówili o skamandrytach i co więcej, sami skamandryci, może poza Wierzyńskim, e, zaczęli lekceważyć e, leśmiano, bo wcześniej nawet w Pikadorze przecież recytowano wiersze leśmiano, a tymczasem e, przez 15 lat istnienia Wiadomości literackich ani razu nie ukazał się żaden wiersz Leśmiana i ani razu nie ukazał się żaden tekst leśmiana. Tak i trzeba wspomnieć, że wiadomości literackie były tworzone przez kamandrytów, więc to jakby było jednoznaczne, Gryzewski że. Jest... najbardziej lubił Tuwima, natomiast o Leśmiana chyba nie rozumiał po prostu. Bo to jednak abstrakcja i filozofia na tyle duża, że Gryzeski był za, za skromny chyba pod względem wykształcenia. I wybór do Akademii Literatury w 1933 roku był troszeczkę przypadkowy, ponieważ odmówili. Kazimiera Iłoki, Iłakowiczówna i Andrzej Struk. No i żeby kogoś dobrać trzeba było znaleźć dwie osoby. Dobrano Piotra Chojnowskiego między innymi i właśnie Bolesława Leśmiana jako też przyjaciela przez Przesmyckiego. Myślę, że to dzięki niemu. I Leśmian wtedy uznał, on uważał w ogóle od samego początku, gdy Żeromski w ogóle rzucił hasło w 1918 roku w broszu, że, żeby utworzyć Akademię Literatury, to on uważał, że to powinno być oczywiście, że się tak, takie ciało powinno powstać i że oczywiście on będzie członkiem Akademii. Dla niego było to oczywiste. Tak się nie stało. We wszystkich plebiscytach, kto miałby się znaleźć w Akademii, to on zajmował bardzo odległe miejsca. Natomiast w tej rzeczywistej akademii, y, utworzonej w 1933 roku, znalazł się. No i do końca życia, że tak powiem, pełnił obowiązki że tak powiem, akademika. Natomiast to nic nie, nie przekładało się na, na, jaką, na jakieś znaczenie w literaturze. To dopiero na Cienisty to ten trzeci tom uprzytomnił, przynajmniej w świecie literackim, y, że to jest postać wybitna, że to jest ważny poeta i że y, właśnie zmieniona jego troszeczkę treść tych wierszy, Poematy Dwa i Macieje, na przykład, mm -hmm. czy Pan Błyszczyński e, pokazyły Leśmiana od strony także wirtuezera e, formy. To nie tylko, że słowo ciekawe, ale także rytmiczność i stopy metryczne, których nie stosowano w Polsce, właśnie zwłaszcza w Pan, pan Błyszczyński. E, I to zafascynowało na przykład Jastruna, czy poetów młodszego pokolenia. E, I Leśmian... Tak naprawdę w 1936 roku stał się poetą czy pisarzem znanym, bo wtedy także ukazało się wznowienie Simbada, e, więc stał się znany i dla dorosłych, i dla dzieci. E, no, a rok później umarł. No, więc, tak tak w wieku 60 lat trzeci zawał popowali. Sława i, i żadna satysfakcja, tak naprawdę nie przełożyło się to na, na żadne skutki, na przykład wydawnicze, bo on planował jakieś tłumaczenia za granicą i to się wtedy nie udało. Dopiero tak naprawdę też po okresie. Tej nocy stalinowskiej, dopiero w 1956 roku zaczęto przypominać sobie, że istniał Leśmian, i tak naprawdę lata 60. to jest początek takiego kultu Leśmiana. Wręcz zaczęto pisać o nim, odbywać, odbywały się sesje naukowe, wydawano jego książki, recenzje, właśnie wtedy w 1959 roku się ukazały niektóre przynajmniej. Do tej pory nie mamy wszystkich dzieł niestety drukiem, więc tutaj, czekamy na to i tak samo jak w Warszawie czekamy na tablicę pamiątkową chociażby na domu, gdzie Leśmian żył ostatnie lata i zmarł. Marszałkowska 17 pod numerem 10. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że Leśmian w stosunku do swoich korzeni żydowskich, on był dosyć, że tak powiem tutaj odległy. I kiedy pisał recenzję miasteczka Szaloma, a pisał tak, jakby to było dla niego zupełnie obcy świat, obce środowisko. Zacytuję, może, żeby dać jemu głos, co on pisał o, o właśnie, świecie Żydów ortodoksyjnych. Ze zdziwieniem czytamy tę książkę pełną niespodzianych obrazów, które są tuż obok nas. I taiły się po za zakamarkach i głuszach, a które pan aż po raz pierwszy wydobył na światło. Mamy wrażenie, iż rzecz się dzieje nie w Europie lub, że jakiś barwny miraż azjatycki przywędrowawszy do Europy utrwalił się tu w swych barwach osiadając swoimi mgłami na naszych brzozach, ruczajach i łąkach. Czyli tak jakby zobaczył bliski wschód, a nie, a, nie, a nie wieś polską. I podobnie, gdy właśnie narodowa demokracja zaczęła takie robić afery przed jeszcze pierwszą wojną światową, między innymi bojkot sklepów żydowskich, to leśman napisał w, do Mirjama. W Warszawie cisza jałowa i spokój zupełny, zakłócone tylko kwestią żydowską. Poza tym nic, absolutnie nic. Żadnych wyczekiwań, żadnych zastanowień. I dalej. Sztuka i literatura są teraz w zupełnym pohańbieniu. Zbawcą ojczyzny jest sklepikarz i wszelki drobnomieszczanin. Jeszcze nigdy dotąd Warszawa nie była w takim upadku. Tak, faktem jest, że Leśmian był daleki od spraw politycznych i w ogóle od wchodzenia też w, w, w taki dyskurs. Właśnie pochodzenia swojego, odcinał się od tego i tego też nie zauważymy w jego twórczości. Takiej wierszy nie ma. A czy on uważał się za Polaka, a jednocześnie od 10 roku życia był ochrzczony jako katolik, więc po prostu taką przyjął? Tożsamość. Wiadomo, że ludzie mogli przecież wybrać kilka możliwości, mogliby pozostać przy wieżze przodków, mogli zainteresować się na przykład komunizmem, ale bardzo wielu wybierało Polskę, mimo że wtedy na przykład kiedy akurat najwięcej Żydów przechodziło na, na Polskę, jeszcze na katolicyzm, to Polski nie było na mapach, więc to też jest pewien fenomen. Ale i tak dla środowisk prawicowych i tak był pochodzenia żydowskiego, więc ten stygmat i tak pozostawał, tak, mimo tak. jego stanowiska, Jest taka recenzja Tadeusza Dworaka, który pisał właśnie, zaczął recenzję, Leśmian jest Żydem, Zupełnie inaczej było w przypadku Racheli Korn. Z jednej strony angażowała się politycznie, yy, współpracowała z Sowietami, z czego to wynikało? Czy to też był wpływ męża? Znaczy jej mąż był lewicowcem, natomiast nie, nie był komunistą. A ona sama rzeczywiście była zaangażowana społecznie, to swoje zaangażowanie społeczne jeszcze wywodziła właśnie z domu, z zaangażowania też matki, z takiej wrażliwości na cierpienie, krzywdę i wykluczenie, które się nauczyła w domu i to widać też w jej, w jej tych pierwszych tekstach rzeczywiście. Za swoje zaangażowanie polityczne, ona nie była działaczką partyjną na pewno, natomiast rzeczywiście angażowała się w tym sensie, że uczestniczyła w manifestacjach, to dla tego środowiska galicyjskiego pisarzy to lata 30 Szczególnie 36. Przemyśle. rok. Tak w przemyślu ona zresztą siedziała trochę w więzieniu za, za swoje właśnie udziały w manifestacjach. 36. rok to też jest taki ważny moment dla tych lewicowych środowisk. Ona jest z nimi związana, ale to nie jest partyjna działaczka. Natomiast rzeczywiście po wybuchu wojny w strefie okupacyjnej. Sowieckiej. Ona rzeczywiście jest zaangażowana też aktywnie i w środowisko literackie. i to jest, wszystko się wtedy, we wtedy w Lwowie, wtedy już jesteśmy w Lwowie. Ona się, oni się, w sensie rodzina, kiedy wybucha wojna, stara się uciec, najpierw nie udaje się ta ucieczka, tam samochód zostaje zarekwirowany przez armię. Ostatecznie ona się znajduje też w Lwowie i tam zostaje też wybrana właśnie do, do, do władz Rady Lwowskiej i jest zaangażowana rzeczywiście w środowisko literackie. Też jako taka zaangażowana pisarka, i publikuje. Są wielu, wiele osób rzeczywiście z jej środowiska, czy polskiego, czy dyszowego publikuje w ówczesnej prasie. Są tacy, którzy milczą. Milczy na przykład Debora Fogel, jej przyjaciółka, która też była lewicową radykałką. Nie była znów też partyjną działaczką, natomiast była, w sensie należała do środowiska lewicowej awangardy lat 30 tych Korn wyjeżdża na przykład do Moskwy, jest wysłana jeszcze przed początkiem wojny e, sowiecko-niemieckiej, jest wysłana e, jako e, członkini delegacji do, do Moskwy, tam spotyka się z czołowymi pisarzami e, Jidysz. E, właśnie mieszkającymi w stolicy. Jedzie rzeczywiście w delegacji też tam wyraźnie komunizujący pisarze, jadą tacy jak alterkacyznę, jak Hersz Weber i rzeczywiście to jest, też pokazuje jej ówczesną rolę w tamtym środowisku i to jak była odbierana przez sowieckie władze. Natomiast trudno powiedzieć, że ona była rzeczywiście partyjną działaczką. To, tego to raczej bym takiej nie postrzegała, ale trzeba rzeczywiście powiedzieć o jej politycznym zaangażowaniu, które różni ją tutaj od leśniana bardziej rzeczywiście, jeżeli chodzi o publicystykę, czy, czy, czy poezję, to, to, to trzeba wyczytać to z jej wierszy, które są protestami przeciwko wykluczeniu, protestami przeciwko biedzie, bardzo przejmującymi niekiedy. I ten właśnie też ten jej głos w sprawie kobiecy, głos w sprawie przemocy domowej, to wszystko jest element jej społecznego zaangażowania. I oczywiście temat zagłady, który pojawia się już w wierszach powojennych. I pytanie teraz takie podsumowujące twórczość Korn. Powiedzieliśmy o tym, że w sumie mamy cztery tomy poetyckie Leśmiana, jeden pośmiertny, jak było w przypadku Korn. Korn miała dłuższą karierę, po pierwsze. Bo no Leśmian już 60 lat, rok 30, w 7, lata 80. W 1982 rok. Także to jest dłuższa kariera, przeżyła wojnę, jako jednak nieliczna ze środowiska polskich pisarzy idesz. I w sumie tych tomów wychodzi 10, z czego 8 to są tomy poetyckie. Te wiersze powojenne, jeszcze to, jeżeli chodzi o karierę, to Korn już, jak mówiłam, 20-leciu rzeczywiście jest trochę na świeczniku. Jeżeli Leśmian nie był publikowany, w w Wiadomościach Literackich to Korn z kolei w Odpowiedniku Idyszowym Wiadomości Literackich, powstałym też w 1924 roku na wzór Wiadomości Literackich, to jest pismo Literary Blatter, często publikuje. Także to jest publikowana pisarka, widoczna pisarka, doceniana przez krytykę, niemarginalizowana i po wojnie jej znaczenie tylko rośnie. Krótko po wojnie ona wraca rzeczywiście z Rosji, ona była głęboko w Rosji z córką swoją i późniejszym też zięciem. Jej mąż zostaje i zostaje zamordowany, zostaje zamordowana też jej matka jej bracia. Ona nie zna dokładnie losów swojej rodziny, wie o matce, ale na przykład o historii brata zna, zna różne relacje i nie jest pewna jak ostatecznie on zginął i próbuje w sensie wracając do Polski ona wyjeżdża na kongres PEN Klubów do Sztokholmu i tam Wcześniej jeszcze wraca do Łodzi. Jest tak w Łodzi przez chwileczkę rzeczywiście działa w środowisku tutaj odradzającym się środowisku literackim żydowskim i wyjeżdża właśnie jako przedstawicielka tego środowiska na kongres PEN Klubów zostaje w Sztokholmie dostaje później wizę i wyjeżdża do Kanady i Kanada powojenna to jest jedno z centrów kultury idysz tak jak te, te że tak powiem, ta geografia idyszowa się znacząco zmienia. Polska pozostaje do 1968 roku jednym z mniejszych centrów kultury idysz, ale w Europie to raczej Związek Radziecki i to też znów nie bez problemu, bo tam się, w sensie już od lat 30. trwają różnego rodzaju czystki. 1952 rok to jest taki symboliczny rok, w którym zamordowano szereg znanych pisarzy jidysz, przedstawicieli Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, przyjaciół Korn, z których ona spotykała właśnie w Moskwie i którzy mówi, opowiadają, które ona widzi, że oni się ukrywają, to znaczy, że oni muszą ukrywać też swoją żydowskość, że Pisarzy, którzy proszą ją, kiedy ona już wie, że będzie repatriowana, że wraca do Polski, ona decyduje się nie zostać w Związku Radzieckim, chociaż proponowany jest, ma taką możliwość. Mogła też pracować w gazecie tamtejszej, ona odmawia, oni proszą ją, żeby przekazała informacje na temat tego, co się dzieje z kulturą jidysz, że kultura jidysz umiera. Także ona już wtedy będąc w Moskwie wie, co się dzieje i wyjeżdża z pełną świadomością tego i nie chce też zostać w Polsce. Zresztą do tego namawiają ją też koledzy, żeby opuściła Polskę. Wyjeżdża z powodów politycznych, jak wielu pisarzy, ale też wyjeżdża z powodów osobistych. Ta Kanada, którą wybiera, to jest też miejsce, znaczy jest to ciekawe miejsce, gdzie szereg pisarzy idyżowych rzeczywiście po wojnie się znajduje. Natomiast mieszka tam też jej um, ukochany pisarz, w którym była zakochana przez, przez lata, mimo związku opisywanego przez dzieci jako, jako dobry związek z, z, z Herszem. Kornem, to przez lata rzeczywiście taki związek z Melechem Rawiczem. Paradoksalny związek, bo jest to poeta awangardzista, wspierający rzeczywiście rozwój literatury jidysz, tej galicyjskiej swoich kolegów pochodzących, koleżanek pochodzących z Galicji, a z drugiej strony poeta, który najgorzej się zasłużył, jeżeli chodzi o krytykę pisarstwa kobiet. Jest to, a czy to była miła odwzajemniona? To była skomplikowana. Ich listy nie są jednoznaczne w tej materii. Zresztą Melech Rawicz, pisząc wspomnienia o Korn, mówi, że on nie będzie ujawniał wszystkich szczegółów intymnych tej relacji. Natomiast nigdy nie jest w pełni taką domkniętą relacją, bo Rawicz zwierza się ze swoich jej, że tak powiem, porażek miłosnych, ale ostatecznie pozostaje w związku z inną kobietą. Więc tam w Kanadzie jego żoną jest inna Rachela. Jest Czy można też... powiedzieć, że. Ta relacja nie została spełniona myślę, w te, w takim stopniu, jakby Rachela Korn sobie tego życzyła. Tak, tak można. On zresztą, tak próbuje ją zniechęcić do tego wyjazdu, nawet do, do Kanady, chociaż oficjalnie, oczywiście, bardzo ją wspiera. I te osiem tomów, które, 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 które mamy poetyckich, też pokazuje pewną ewolucję tej poetki. Przechodzi od takiej formy epickiej do formy bardzo skondensowanej. I to, co się dzieje po wojnie z ich tekstami, po pierwsze te pierwsze teksty, które ukazują się po wojnie, to jest rzeczywiście próba zbudowania macewy ze słów, zbudowania, że tak powiem, uratowania tego domu utraconego i rodziny, która została zamordowana w słowie. I upamiętnienia rzeczywiście zamordowanego e, żydowskiego świata, e, czy własnego świata dzieciństwa, świata własnej młodości. Ale to też coraz bardziej staje się poezja, która jest Metapo refleksją metapoetycką nad samym słowem, nad jego siłą, nad słowem, które jest świadkiem, nad słowem, które przekracza granice śmierci. I nagle te wątki leśmianowskie stają się tu też e, równie ważne. Słowo... Z ostatniego gotowe, można powiedzieć, Tak. I to, jak sobie czasem myślę, to oczywiście jest duże nadużycie i taki skrót myślowy, ale ta ewolucja do takiej rzeczywiście ciemnej, mrocznej, też bardzo skondensowanej, krótkiej formy poetyckiej, gdzieś można by te paralele. To są zupełnie rzeczywiście inne drogi poetyckie, ale gdybyśmy tak grubą kreską chcieli to narysować, naszkicować, taką ewolucję, to możemy zobaczyć Rachelę Korn w takiej właśnie przemianie poetyckiej, podobnej do Leśmianowskiej, z innych powodów, ale też kryzysów życiowych, mm -hmm. też, też traumy. No ona jeszcze, dochodzi tutaj o trauma zagłady, trauma utraty rodziny i to są, jak sądzę, najlepsze jej wiersze. Te rzeczywiście, które stanowią refleksję nad słowem, jak ona je nazywa tułaczym, wiersze tułacze. Takie wiersze, które, które myślą o słowie jako takim gdzieś łączniku pomiędzy czasami i, i przestrzeniami. Słowie, które Łączy w sensie poetyckiej, raczej frazie nie słowie, bo właśnie. Fraza poetycka utrwala pewne nowe związki, w których słowa nie istniały. Słowo dla niej jest jak człowiek, ma swój własny los, ma swoją historię. Słowo wykopane też z historii przez poeta, włączone w jakiś nowy, nierozerwalny związek. To jest taka refleksja, którą otrzymujemy w jej powojennej e, poezji. I przejdziemy do Leśmiana do wątku związanego z miłością, bo wspomniany tom poetycki Łąka z 1920 roku daje nam oczywiście też obraz wielkiej miłości, którą Leśmian przeżył zakochując się w Dorze Lebental. To jest rok 1917, spotykają się w Iłży i tu też pojawia się postać innej kobiety, też ważnej w życiu Leśmiana, bo były trzy takie figury ważne, czyli żona... Kuzynka Celina i wspomniana Dora Lebental. Jaki jest charakter tej relacji, jeśli chodzi o miłość do Dory Lebental? No to po prostu to było jakby piorun strzelił 40-letniego leśmiana. Przejechał do swojej ciotki Gustawy, która tam ma dom, miała dom. A ten dom istnieje do tej pory. Ten, nawet niedawno byłem w ten weekend, w Iłży i widziałem, że stoi spokojnie i jest, jest malinowy chruśniak. E, natomiast e, leśmian zobaczył przyjaciółkę swojej kuzynki, czyli Celiny, panią doktor Teodorę Lebenthal, no i po prostu zakochał się i, i to była miłość, że tak powiem, do, dozgonna, mimo że była żona i córki, no to Leśmian się tutaj zaangażował bardzo. Jaka była relacja samej Dory, tego nie wiemy, ponieważ nie zachowały się jej listy ani żadne bezpośrednie świadectwa, natomiast wiemy tylko to, że Leśmian nawet myślał podobno o rozwodzie. Tak, bo żona się w pewnym momencie dowiedziała, że jest. To w późniejszym czasie, 1925, mm -hmm. przez wiele lat nie, nie, nie zdawała sobie sprawy, dlaczego Leśmian tak ciągle wyjeżdża ze Suwiesza, a, a potem z Zamościa. E, natomiast e, Trochę jest to zagadkowa sprawa, mianowicie Leśmian był świadkiem na, przy chrzcie Dory, przejściu, konwersji na katolicyzm. Więc to trochę utrudniałoby ewentualne później małżeństwo, prawda? Bo gdyby ona przeszła na, nie wiem, wyznanie, jakiś, powiedzmy, protestantyzm, to nie byłoby problemu, prawda? Na ultranizm czy, czy wyznanie ewangelicko ausburskie Natomiast, a, a tutaj ona wesz, przeszła na katolicyzm i właśnie Leśmian był świadkiem co uniemożliwiło tak naprawdę poślubienie jej później. Więc tak, czyli jakby chciał i jednocześnie nie chciał prawda, żeby, żeby oni byli żeby oboje byli razem. Ale no, faktem jest, że dora elemental pojawiła się na pogrzebie Leśmiana. I pojawiła się na pogrzebie i w ważnych sprawach też, no, jakby to była relacja taka bardzo intymna i bardzo bliska i widzimy to właśnie w jego erotykach z domu Łąka i późniejszych także, że Leśmian po prostu był zakochany w niej i tutaj wymyślał w ogóle świetne określenia dla związków miłosnych. I więc tutaj w cyklu w Malinowym Chruśniaku widzimy jakby przebieg tego zauroczenia, tego romansu od samego początku, od pierwszego spojrzenia, aż po później sceny zazdrośnięcia i kolejne lata, a w późnym tomie, czyli w napoju cienistym mamy taką jakby miłość dojrzałą, która już prawda, wiele, wiele doświadczyła, wiele przeżyła i Leśmian prawda, pisze o tak jakby tolerancji także, oczywiście, że to ona powinna być tolerancyjna, kobieta powinna być tolerancyjna dla niego, że on dwie na raz dziewczyny, no i bądź... jeszcze była Celina, która też... Z jakby... Celiną była relacja taka, że... Czyli kuzynka. Kuzynką Celiną Sunderland, że... Ona po prostu towarzyszyła Leśmianowi przez jego młodość i później, na przykład, wyjeżdżała razem z nim do Francji. I w kolejnym etapie, na przykład, czy we Francji na południu, kiedy mm, mieszkał z żoną i córkami, była też obecna Celina. Gdy pojechał do Łodzi jako kierownik artystyczny teatru, to Celina była scenografką i dekoratorką sztuk, więc po prostu cały czas była obecna, ale już po. Na staniu czasu Dory, Coimbra się powolutku wycofała. Potem wyjechała do Paryża i już raczej rzadko utrzymywała kontakt ze śmianem. Natomiast właśnie Dora do końca życia Leśmiana była obecna, chociaż w ostatnim dniu życia. Gdy żona zapytała się, czy już wiedziała, co, coś tam się święciło, oczywiście już była świadoma. Do rozwodu na szczęście nie, nie doszło, bo leśmian przekonają, żeby się nie rozstawali. Gdy 5 listopada 1937 roku leśmian już był w agonii, żona zapytała się, czy sprowadzić dorę, bo na przecież była lekarką i może by mogła coś pomóc, albo przynajmniej się pożegnać. I leśmian powiedział, nie odmówił. Więc jednak dopiero Dora przyszła na na pogrzeb. Też była scena wymyślona, że jakoby tam wskoczyła do karawanu. To, to, to są właśnie... Leśmian jest, mimo że był mało znanym wtedy poetą, dopiero teraz jest bardziej znany, to jego życie zostało zmitologizowane w sposób niesamowity. I tak naprawdę w, trzeba weryfikować... Ale w swoich książkach no, się, ja tak, w, w ostatnim z zieleni już naj, najwięcej dementuje różnych starych mitów, pogłosek i tak dalej, bo nieprawdą jest, że pisał, zadebiutował wierszami w języku rosyjskim. Później pisał tak, natomiast nie, nie był to debiut. Też musimy zanegować fakt, to, co pisała Czajka Stachowicz i Izabela Gelbardowa. Jakoby prawda Leśmian umarł po awanturze bezpośrednio po awanturze z Alfredem Łaszowskim. Nie jest to Życie prawda. prawda. Życie rodzinne. Zarówno Leśmian, jak i Rachela mieli dzieci leśmian miał dwie córki i do końca był w związku oficjalnie ze swoją małżonką, która później y, też wyemigrowała. Ostatecznie znalazła się w Argentynie. Z, z... Ostatecznie w Argentynie po y, traumatycznych przeżyciach w obozie koncentracyjnym austriackim w y, Ale ona ocaliła wiele utworów leśmiana, tych nieznanych, które potem zawędrowały do Stanów Zjednoczonych. I dzięki pracy naszych badaczy z Lublina, mamy już wreszcie te teksty y, wydane. Y, Pytanie, na ile Leśmian był zaangażowanym ojcem, czy w, bo tak jak znamy jego życiorys, można powiedzieć, że był lekko duchem, pomimo tego, że był notariuszem, to jednak doszło do defraudacji w jego kancelarii, w Zamości. miał problemy finansowe, z no, tym się borykał. się. Nie borykał. interesował prawem. Tak, tak, tak. Wolą się zajmować poezją, a nie prawem. Natomiast jako ojciec był naprawdę bardzo kochającym ojcem, i obie córki piszą, że wspominały, że Leśmian bardzo je kochał i on z wzajem, wzajemnością. Chyba bardziej więcej uczucia. Dawał młodszej córce Wandzie. E, natomiast obie córki bardzo bardzo z wielką e, miłością pisały o Leśmianie. E, I takie, takie przygody, typu, e, że na przykład lubił im czytać bajki albo opowiadać, wymyślać w ogóle bajki i opowiadał im jako dzieciom. E, albo na przykład e, opowiadał o różnych dalekich zamorskich krajach, że pojedziemy do Boliwii, czy tam gdzieś. Tam, no i oni wszyscy czytali książki o Boliwii. Tego i już jakby były podróż. Więc to też Fantazja jest... Leśmiana nie znała granic. Tak i w przypadku Racheli Horn irena, córka Irena. Rzeczywiście lekarka też. Um, tak, no to to jest jedyna i córka, córka, z którą była mocno związana ta relacja matka córka też w poezji znajduje odzwierciedlenie. Z jednej strony sama poetka jako córka swojej matki, zamordowanej później matki, ale także poetka jako matka ona pisze taki, taki wiersz dla swojej córki, właśnie dedykowany w urodziny jej pokolenia, gdzie snuje taką, tworzy taką genealogię kobiet w jej rodzinie, od babki przez właśnie swojej babki, matkę, siebie i potem właśnie córkę. I widać, że ta, ta, ta linia kobieca jest dla... Dla Racheli Korn bardzo ważna. Córka, która też później, że tak powiem, pielęgnowała dziedzictwo matki, stworzyła nawet całą stronę internetową po, poświęconą poetce. Natomiast tutaj też zostaje jeszcze wiele mitów leśmianowskich, już zostało zweryfikowanych. Jeżeli chodzi o Rachelę Korn, to mamy dużo jeszcze do odkrycia. Zachowała się na przykład korespondencja z tym Rzemelechem Rawiczem i szeroka korespondencja z innymi pisarzami czy intelektualistami. Czy przedstawicielami po prostu żydowskiego świata. Nie jest ona jeszcze zbadana, jest ogromna, obfita korespondencja. Fascynujące jest czytać na przykład te takie quasi-miłosne wiersze i patrzeć, jak całe frazy z tych wierszy przechodzą do, do tekstów poetyckich. Sama Rachela Korn pisała też do matki właśnie swego ukochanego. I potem powstaje taki wiersz, chciałabym właśnie. Poznać Twoją matkę, chciałabym z nią rozmawiać. Bardzo ciekawy wiersz, y, też tematycznie, bo mówi. Kobieta zamężna za do matki swojego ukochanego i fantazjuje, jakby mogły razem rozmawiać właśnie o mężczyźnie, którego obie kochają. Wiele też tych tekstów jest problematycznych dla mnie jako czytelniczki, bo te teksty pisane dla, dla Rawicza, czy pisane właśnie o tym, tym, tej relacji, o tym związku, są często, ona się stawia w takiej pozycji słabszej, w pozycji właśnie kobiety, nie, niemalże uwiązanej do tego mężczyzny, a w innych wierszach ta jej siła, ten yy, też oporu wobec wobec męskiego na przykład spojrzenia, które potrafi liczyć z marszczki dojrzewającej kobiecie. Pisze to jako dosyć młoda kobieta zresztą, to ciekawe. Także to są takie dwa głosy i to jest rzecz, która jest jeszcze do zbadania. Cała ogromna korespondencja czeka jeszcze na swoich badaczy i pewnie jeszcze dużo rzeczy uda nam się odkryć i zweryfikować. Do końca publikuję w języku jidysz. To jest osiem tomów poetyckich i dwa prozatorskie. Czy y, odchodzi w 1982 roku jako kobieta spełniona? To jest trudne pytanie, pewnie. właśnie bez tej jeszcze takiej Jest błądów. oczywiście tłumaczona na języki obce. Tak, w jest, tłumaczona tłumaczona jest problematyczny z innych powodów. No, jest tłumaczony. jest, jest... tłumaczona na wiele języków, od angielskiego przez rosyjski, ukraiński, czeski. Ale tak, tu jest problem z tak zwanymi leśmianizmami. Z tym, tak, że to leśmian jest rzeczywiście na przykład proste. na idysz jeden wiersz jest przełożony, chociaż leśmian inspirował innego, jednego z największych poetów idysz XX wieku Avroma -Vera. Ja to Żeby tak skrótem te powieści, to powiedzieć, takiego miłosza e, e, zupełnie innej poetyce, ale ro, o roli tego poety w XX wieku e, w poezji Idyż to jest taki poeta, który wyraźnie mówi z polskich poetów to leśmian był E, moim poetą, natomiast tylko jeden wiersz został przełożony na idysz. Ona sama jest tłumaczona, rzeczywiście jest tłumaczona na angielski, na francuski, e, na polski, oczywiście na niemiecki. E, czy jest spełniona? Zapewne jako, jako poetka tak, jest zapraszana, jeździ z wykładami, nagrywana, przyjmowana z honorami, jest laureatką licznych nagród literackich. Gdziekolwiek nie pojedzie w tym środowisku jidyszowym, jest rozpoznawana. Z drugiej strony doświadczenie pisarza Idysz w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, to jednak jest doświadczenie zmniejszającego się środowiska odbiorców. Literacki świat świecki jednak maleje w związku z procesami. Też po pierwsze oczywiście zagłada, przyczynia się do tego walnie i śmierć Wielu milionów mówców języka Idyż. No ale później te środowiska powojenne jednak się odradzają, funkcjonują, ale zachodzą procesy asymilacji, akulturacji i to środowisko świeckie się zmniejsza. Idyż dzisiaj mówiony jest przede wszystkim w środowiskach ortodoksyjnych. Także doświadczenie pisarzy Idyż, szczególnie gdzieś tam od lat połowy, lat 60., -tych, 70., -tych, a wtedy wychodzą kolejne bardzo ważne towy, Rachelikorn, to jest doświadczenie. Coraz mniejszego okręgu odbiorców, więc z, drugiej, z jednej strony rzeczywiście uznana, nagradzana, czytana, zapraszana, nagrywana, słuchana. Z drugiej strony coraz mniej czytelników i to inne języki stają się i tłumaczenia stają się medium dla obecności pisarzy i w świecie takim szerszym. I tu Rachela Korn rzeczywiście ma i całe tomiki przełożone i całkiem nieźle się prezentuje. Po polsku jeszcze całych tomików nie mamy, ale w różnych antologiach jej wiersze można odnaleźć. Dwie postaci poetyckie, z jednej strony tak różne, a tak podobne, kochające poezję i żyjące poezją do końca życia. W takim razie czekamy na te kolejne materiały. zresztą w ogóle oba te życiorysy pokazują, że jeszcze wiele przed nami, jeśli chodzi o odkrycia, bo zarówno Pan w swoich książkach, i Bywalec Zieleni, który tutaj leży obok nas, jest tego dowodem, że pojawiają się kolejne wątki, które poszerzają nam to pole znajomości. Tu w, w tym wypadku Bolesława Leśmiana. No i czekamy na kolejne odkrycie Racheli Korn. W takim razie bardzo Państwu dziękuję. Karolina Szymaniak, Piotr Łopuszeński i Beata Jewierz. Dziękujemy.